Wśród osób urodzonych w latach 90. 70% będzie skazanych na emeryturę minimalną. Jest to konsekwencja niskiego wieku emerytalnego, który obowiązuje w Polsce. Efektywny wiek emerytalny Polaków jest jednym z najniższych wśród krajów OECD. Jest to bezpośrednio powiązane z niskim ustawowym wiekiem emerytalnym, który od 2017 roku wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Warto tu zaznaczyć, że są to dokładnie te same parametry, które wybraliśmy, powołując Zakład Ubezpieczeń Społecznych do życia w latach 30. ubiegłego wieku. W przeciągu 100 lat wiele się zmieniło. Zmienił się nasz system emerytalny oraz zmieniła się nasza demografia. Reformując system emerytalny 20 lat temu, zdecydowaliśmy, że będziemy operować w ramach zasady zdefiniowanej składki. Oznacza to, że przez okres aktywności zawodowej gromadzimy środki na naszych indywidualnych kontach, by później, w momencie przejścia na emeryturę, sprawdzić, jak wiele miesięcy zostało nam jeszcze średnio do przeżycia i podzielić równo te środki na okres, który przed nami jeszcze staje. W momencie, gdy wiek emerytalny nie podąża za wydłużającym się trwaniem życia, jesteśmy skazani na spadek emerytur. Gdybyśmy pozwolili, by wiek emerytalny rósł do 67 lat zarówno dla kobiet i dla mężczyzn, tak jak zakładało rozwiązanie sprzed 2017 roku, to odsetek osób z emeryturą minimalną byłby dwukrotnie niższy. Około 35% osób pobierałoby świadczenie minimalne. Mimo tak znaczącego i negatywnego wpływu na wysokość naszych świadczeń, wiele osób popiera niższy wiek emerytalny. Wynika to jednak w dużej mierze z niezrozumienia sposobu, w jaki działa nasz system emerytalny. Okazuje się, że gdy zapytaliśmy Polaków, czy chcą niższego wieku emerytalnego, 80% deklaruje taką chęć. Jednak gdy doprecyzujemy, że niższy wiek emerytalny oznacza niższe świadczenia, jedynie 30% jest skorych poprzeć taką zmianę. Niska świadomość konsekwencji zmiany wieku emerytalnego jest w dużej mierze wynikiem niedoinformowania obywatela o zasadach działania systemu emerytalnego. Jedynie co drugi Polak wie, jak zostaną wyliczone jego składki.